Witam bardzo serdecznie. Jacek Balkan to jest Motodziennik w poniedziałek. Od razu zapraszam na cały kolejny tydzień z naszym programem. A dzisiejszy zaczniemy od samochodów nowych, albo prawie nowych, ale w okazyjnych cenach. Dzisiaj znowu mamy dla Państwa kilka przynajmniej ciekawych propozycji, ale najpierw pokażemy Państwu samochody nieco większe, albo wręcz naprawdę spore. Takie właśnie jest Mitsubishi Pajero. Auto, które widzą Państwo na zdjęciach, powstało w 2011 roku. Ma automatyczną skrzynię biegów, 200-konny silnik diesla, 4000 przebiegu i świetne wyposażenie. Wzbogacone dodatkowo o zestaw multimedialny. Cena w salonie to zdrowo ponad 210 tysięcy złotych, a ten egzemplarz na gwarancji i bezwypadkowy kosztuje 170 tysięcy. Zdecydowanie tańszy będzie Volkswagen Tiguan. Prezentowana sztuka jest niestety biała, ale ma 110-konnego diesla pod maską, 1500 km przebiegu i cenę sporo niższą niż w salonie. Auto może być nasze za 90 tysięcy złotych. Ktoś kupił i chce sprzedać. Prawdopodobnie dlatego, że zorientował się, że to wersja z napędem jedynie na przód, a nie na cztery koła. Nie wiemy w takim razie, czy lepszym zakupem nie byłaby ta oto BMW X1, też terenowa jedynie z nazwy i z dwulitrowym, 150-konnym silnikiem benzynowym, ale bez przebiegu do odebrania w salonie i za identyczne Pieniądze i proszę zwrócić uwagę na te przepiękne kołpaki. Na aluminiowych kołach stoi za to Chevrolet Cruz. Bardzo ten samochód lubimy, zwłaszcza za 41 tysięcy złotych, tyle kosztuje praktycznie nowe i bezwypadkowe auto z 2010 roku, które ma 5 tysięcy przebiegu i całkiem niezłe wyposażenie, a pod maską benzynowy silnik 1,8 i 140 wolnosących, a więc łatwych do zagazowania koni, a na koniec coś naprawdę małego, niestety brzydkiego i niesatysfakcjonującego. Nissan Pixo, czyli najmniejsze jeździdełko japońsko francuskiej firmy. Szkaractwo Ma Litrowy, 68-konny silnik. Nie ma klimatyzacji, ale jest praktycznie nowe i kosztuje 17 tysięcy złotych. W Polsce ten samochód nawet nie jest oferowany, ale jest za to odpowiednik z firmy Suzuki i kosztuje prawie 30 tysięcy złotych, czyli mniej więcej dwa razy tyle, co powinien. Kolejna porcja ciekawych hałd w jeszcze ciekawszych cenach już za tydzień. A teraz zapraszam Państwa na spotkanie z samochodem, o którym przez ostatnie miesiące bardzo dużo plotkowaliśmy. Jak się okazuje, zupełnie niepotrzebnie. A to dlatego, że większość, prawie że na 100% pewnych informacji okazała się funta kłaków warta. Brytyjskie portale i gazety stają się ostatnio motoryzacyjnymi tabloidami, i niestety coraz częściej ścigają się na newsy z zacięciem godnym tabloidów. I albo piszą w sposób zrozumiały tylko dla uczniów podstawówki, albo wymyślają i puszczają w świat bzdury. Tak było tym razem. Ostatnio sporo czytaliśmy o nowym Porsche Boxster. Auto miało być wyposażone w czterocylindrowy silnik typu Boxer i wspomaganie w postaci jednej lub nawet dwóch turbosprężarek. A jak jest, czy raczej będzie naprawdę? Kilka dni temu niemiecki producent udostępnił nie tylko szczegółową specyfikację, ale nawet cenniki. Podstawowa wersja ma pod pokrywą sześciocylindrowy motor o pojemności 2,7 litra i 10 koni więcej niż do tej pory. Jest ich 265. Mocniejsza odmiana, czyli SK, ma motor 3,4 litra, 315 koni i setkę robi w 5 sekund. Słabsza wersja i tak jest szybka, potrzebuje 0,7 sekundy więcej. A ceny? Niestety polski importer nie ma kalkulatora, więc dla swojej wygody podaje ceny w euro. Auto będzie możliwe. Można odebrać po 14 kwietnia i trzeba będzie na nie wyłożyć 57 tysięcy euro za wersję podstawową i 70 tysięcy za Skę. W Stanach jest to odpowiednio 50 i 60 tysięcy dolarów. A wracając do istoty, czyli samochodu, to trzecia generacja Porsche Boxster wygląda fajnie. Z przodu jak Porsche, z tyłu jak owoc burzliwego romansu BMW Z4 z Mercedes LK, ale mimo wszystko fajnie. Auto ma aluminiowe nadwozie, więc jest nieco lżejsze od poprzednika, i ma rzecz absolutnie niezbędną w samochodzie z tego przedziału cenowego, coś o czym marzą wszyscy. Przyszli posiadacze Porsche, wybierający sportowy samochód, czyli system start-stop. Na szczęście skrzynia ma 6, a nie jak 911, 7 biegów. Tyle ma za to dwusprzęgłowa PDK i jej czepiać się nie zamierzamy. Auto będzie produkowane w Niemczech, a czy właśnie tam zostanie przeniesiona produkcja tak lubianych przez nas Chevroletów, Cruza i Orlando? Auta powstają w Korei, co łączy się z wieloma logistycznymi problemami i przede wszystkim kosztami. A że dość nieoczekiwanie, przyznajmy, auta te cieszą się sporą popularnością, właściciel, czyli koncern General Motors, rozważa przeniesienie. Produkcji. Orlando miałoby powstawać w Niemczech, a Crus w Gliwickiej fabryce Opla. A na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Seria reklam przygotowanych przez koncern Renault z okazji wprowadzenia na rynek odświeżonego Twingo. Są one dość kontrowersyjne i raczej mało zabawne. Pierwsza pokazuje matkę zaskoczoną, że córka zrobiła sobie tak mały tatuaż. Druga reklama pokazuje pana o dość jasno określonej orientacji, zaczepiającego wytatuowanego Bajkera zapewne. A puenta jest taka, że nie dochodzi do mordobicia, co ma być zaskakujące i śmieszne. A na koniec jest jeszcze, jak nam się wydaje, panna młoda odwożona i odprowadzana przed ołtarz przez ojca, po czym okazuje się, że to tata wchodzi w związek, a następnie wychodzi ze swoim mężem czy żoną z kościoła z małym dzieckiem na ręku. Wszystko pod hasłem czasy się zmieniają, twin go też. Miałem już okazję to nowe obejrzeć i to z każdej strony, i szczerze mówiąc, żadna rewelacja, ale w dalszym ciągu podtrzymuję, że to naprawdę bardzo fajny samochodzik. Ciekawie jestem, ile osób zrezygnuje z zakupu pod wpływem tych reklam i poczucia smaku. To tyle, jeśli chodzi o wiadomości. Teraz zapraszam Państwa na spotkanie z Encyklopedią Motoryzacji i literką S. S jak Solaris, markę autobusów, trolejbusów czy tramwajów pewnie kojarzymy wszyscy. Po polskich miastach czy drogach jeździ ich naprawdę sporo, ale chyba nie wszyscy wiedzą, że są one nie tylko produkowane w Polsce, ale że tu również zostały zaprojektowane i że cała firma jest polska. Powstała w roku 1999 i wtedy też dostarczyła pierwszy autobus, sprzedawany teraz pod marką Urbino. Oprócz tych niskopodłogowych, oferowanych w różnych długościach pojazdów z napędem wysokoprężnym są też odmiany napędzane gazem ziemnym, czyli CNG oraz busy w pełni elektryczne i hybrydowe. Połączono w nich potężny silnik diesla amerykańskiej produkcji ze specjalnym, również opracowanym w Stanach, systemem przeznaczonym właśnie do pojazdów użytkowych. Motor elektryczny ma zaledwie 60 koni, ale pozwala na ruszanie spod świateł czy przystanku z wyłączonym silnikiem. Taka wersja jest sporo, bo 70 tysięcy euro droższa, ale pracuje ciszej i zużywa mniej paliwa. I to już wszystko na dziś. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek dziennika Już jutro. Do zobaczenia.